Witamy Państwa na stadionie Łazienkowskim w Lubawie. Dziś 10. kolejka spotkań o mistrzostwo 4. linii Warmińsko-Mazurskiej. Drużyna gospodarzy MLKS Motor Lubawa podejmuje drużynę Polonii Pasa. Drużyna Motoru zajmuje drugie miejsce w tabeli. Po 9 kolejkach dorobek punktowy 19, bramki 18 do 11. Polonia Pasa po 9 kolejkach spotkań zajmuje 12 miejsce. 9 punktów, bramka 7 do 8. Tydzień temu dotarła do nas, przed wyjazdem na Mężę Kozłowa, dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 71 lat zmarł Witold Mac, ojciec trenera Motoru Arkadiusza. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w miniony wtorek, 22 września w Elblągu. Klub Motor reprezentował prezes Marek Olejniczak i kapitan drużyny Marek Krzyżacki. Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć Witolda Maca. Dziękuję. A przed nami, jak już mówiłem, mecz Motor Polonia Pasa. Tydzień temu Motor na wyjeździe, który akurat Motor prowadził zastępcy Arkadiusza Maca w związku z sytuacją śmierci ojca Krzysztof Malinowski. Motor pokonał start Kozłowo 3-2. Polonia Pasa natomiast podejmowała u siebie drużynę Obulew Wielbark i zremisowała 0-0. Tabeli prowadzi Solid Olsztyn, 20 punktów. Drugie miejsce Motor Lubawa, 19 punktów. Trzecie miejsce Unia Służb, również 19 punktów. Tak jak już mówiłem, Polonia Pasa 12 miejsce, 9 punktów, a tabela zamyka DKS Dobre Miasto z dorobkiem punktowym 1 w bramkach 5-28. A oto zestaw wpadł dzisiejszej kolejki. Pisa Barczewo, Stad Kozłowo, Śniarwy, Orzysz, Warmia Kupta, Tęcza Biskupiec, DKS Dobre Miasto, Unia Służb, Stomil Duży Olsztyn, Orzeł Janowiec Kościelny, Zatoka Braniewo, Błękitny Orleta, Rądowia Mrągowo, Obulew Wielbark, Mamryk Grzycko, no i tutaj nasz mecz Motor Lubawa, Polonia Pasa. Oto skład drużyny gości. KS Polonia Pasa, cztery biało-niebieskie. W bramce numerem 1 Gołębieski Karol. Numerem 28 kapitan drużyny Czerwieski Jacek. Numerem 26 Kurgan Radosław. Numer 32 Skolimowski Bartosz. Numer 23 Milkowski Paweł, numer 36 Wodarczyk Mateusz, numer 20 Zawicki Marcin, numer 31 Piotrowski Kamil, numer 35 Usiński Mateusz, numer 33 Kończewski Hubert, numer 30 Lender Michał. I zawodnicy rezerwowi, numer 22 Rokicki Tomasz, numer 27 Pawłowski Oligiusz, numer 38 Kowalczyk Piotr, numer 37 Kozak Patryk. Trenerem drużyny gości jest pan Starzyński Rafał, kierownikiem drużyny Żadko Krystof. I skład drużyny gospodarzy: Emil Malanowski Jacek,
numer 9, kapitan Burzyniusz Józowski Marek, numer 20, Grochowski Tomasz, numer 4, Żak Grzegorz, numer 8, Wodnicki Patryk, numer 18, Burchard Andrzej, numer 17, Józefowicz Przemysław, numer 7, Świerzowski Roman, numer 14, Majdalski Łukasz, numer 5, Lewalski Łukasz, numer 11, Siły Łukasz. I zawodnicy rezerwowi, numer 1, Kasprzycki Adrian, numer 13, Kasuba Adrian, numer 10, Świerzowski Tomasz, numer 2, Olejniczak Miłosz, numer 19, Kruszewski Mateusz i numer 6, Wojnicki Jan. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Dariusz Szmac, kierownicy Krzysztof Malinowski. Opieka medyczna jest na czarno w Wielkopolsce. A dzisiejsze spotkanie sędziuje jako sędzia główny pan Jarosław Wilka, sędzia asystent numer 1 Grzegorz Rubiński, sędzia asystent numer 2 Daniel Wiedziór. Obserwatorem z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej jest pan Grzegorz Zakrzewski. Sponsorem dzisiejszego meczu jest firma Musa, której właścicielami są pani Alicja i pan Tadeusz Musiał. Hotel i restauracja Kopernikus istnieje od 18 lat, a stacja Państwo 23. Znajduje się przy drodze krajowej numer 15 na boisku Dolnym w kierunku na Nowomiasto oraz swoim gościom hotel oferuje 30 komfortowych pokoi oraz 3 zale konferencyjne. Ponadto istnieje możliwość organizacji imprez plenerowych. Dwukrotny kapitan ze stołami pasłem. Na wyjeździe w drugiej sierpniu wygrał pasłem 4-0. Thank you.
Wyrównującą dla drużyny gospodarzy zgodnie kapitan drużyny Marek Śluzaski, numer 9. Thank you.
Thank you.